Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online na PS4. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry na PS4. Pyk. Dobra, mamy tutaj wydarzenie online. Musimy skoczyć z jak najwyższej... Znaczy, musimy jak najdłużej lecieć, zanim otworzymy spadochron. Czyli takie swobodne spadanie musi trwać jak najdłużej. I mamy na to 4 minuty, więc do bazy wojskowej już nie polecę po żaden odrzutowy samolot, ale... Zaznaczone są tutaj jakieś samoloty. Mam nadzieję, że to nie będzie żadna awionetka, ale coś czuję, że na plaży zawsze była awionetka. Widzę, że ktoś już tam próbuje lecieć. Podejrzewam, że lepiej by było pojechać chyba na same lotnisko i tam wziąć ten odrzutowy, prywatny jet i polecieć bardzo wysoko. Co to tu stoi? Awionetka. Świetnie. Chyba, że weźmiemy awionetkę i polecimy właśnie na lotnisko i z lotniska weźmiemy sobie jakiś samolot odrzutowy i polecimy wysoko, wysoko w kosmos. Będziemy spadali jak najdłużej. Trochę hajsu zarobimy dzięki temu, mam nadzieję. 3 minuty mi zostały. Myślę, że szybciej będzie właśnie polecieć na lotnisko, wziąć inny samolot, niż próbować lecieć tym bardzo wysoko, próbując osiągnąć jak najlepszy wynik w tym wydarzeniu. Z tego co wiem, z tego nie ma jakoś tam dużo hajsu, ale mam taki myk, który nawet powinien mi wyjść grając na PS4, jeśli bym miał robić tutaj demolkę. Jeśli chcecie, aby na demolce mieć jak najwięcej hajsu za zniszczenia naprawdę małym kosztem, wystarczy pojechać do bazy wojskowej i w bazie wojskowej niszczyć tylko i wyłącznie buzardy, które są tam. Chyba po 4 sztuki się spawnują. Za jednego zniszczonego buzarda dostajemy 700 tysięcy zniszczeń. A co jest ciekawsze, będąc na przykład prezesem i mając buzarda, jeśli go sobie przywołamy i zniszczymy, i nawet się w nim zabijemy, to możemy... To też dostajemy kasę jakby za zniszczenia, to jest bardzo ciekawe. Zostały niecałe 3 minuty na zrobienie tego wydarzenia, osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Nie ma znaczenia jaki my tutaj samolot sobie wybierzemy, czy to po prostu ma być pojazd latający, może to być nawet śmigłowiec. Tutaj zawsze spawnowały się te odrzutowe, przynajmniej na wersji PC-towej. A tu widzę, że chyba mamy lipę. A gdzie są te odrzutowe samoloty fantastyczne? Jest jeden, dobra. Mam nadzieję, że mnie nie zastrzeli ten ziomek tutaj. Okej. Okay. Właśnie to zrobił. Nie wiem czemu to zrobił. Miałem... Ach. Dobrze, to pomożemy mu też zginąć. Gdzie jest jakiś samochód? Szybko, szybko samochód. 2 minuty. Dobra, no dawaj, 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 kurde no! Szybko, 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 musimy go dogonić, 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 skakuj, skakuj. Zostały niecałe 2 minuty, już będzie lipa chyba z tym wydarzeniem, ale gościa musimy dorwać. Ach. Chyba będzie tam czekał. Fuck, tutaj nie wjedziemy teraz. Coś tam, on cały czas będzie tu zabijał. No nie. Zostały niecałe 2 minutki. A, już myślałem, że fajnie sobie zrobi wydarzonko. Że będzie fantastycznie, ale on chyba dobrze... O, świetnie. Ochroniarz mi otworzył i teraz nie wyjadę stąd. Ach! Zostało 1,5 minuty. Aha, fajnie. Zapomniałem, że to jest auto aim i on mnie za każdym razem zabije. Jak będzie z czegokolwiek strzelał. Cholera, no. Mam nadzieję, że... O, minutka została. No, nie lubię konsoli przez to, no. Pojawi się jakiś tutaj psycho, który będzie wszystkich rozwalał. A ja chciałem sobie zrobić wydarzenie w całkowicie pokojowym nastroju i wyszło jak wyszło. Ale, kurczę, mógłbym go w sumie pocisnąć z mojej fantastycznej Kurumy. Bo ja sobie kupiłem fantastyczną Kurumę. I taki miałem plan nawet na ten odcinek, żeby ją sobie stuningować. Ale chyba ten ziomek tutaj bardzo dobrze strzela i będzie ciężko mi go zabić ze snajpy. Ale jakbym podjechał Kurumą... O. Zobaczmy. What? O kurde, zabiłem go! Ha! Kurde, odegrałem się! Ej, nie spodziewałem się, że go trzasnę! Ja dziękuję. Ja dziękuję, kurcze. Udało mi się na padzie ze snajpy gościa pocisnąć. Odegrałem się, już nie chcę mieć z nim do czynienia. Zdupiajmy stąd. I teraz, w sumie, mając Kurumę, mógłbym go pocisnąć. Tylko, że ja nie umiem z samochodu strzelać. Ale mógłbym go pocisnąć, dlatego, że nie wiem, czy by mnie trafił ładnie wyrzutnią broni. Ale spróbujmy, zaryzykujmy. Podjedźmy sobie. Teraz, uwaga.
Ojej, jak mi przykro. O, właśnie. Wyciągnął wyrzutnie rakiet za wcześnie troszeczkę, no. Myślałem, że jeszcze zdołam uciec. A, no właśnie, czekajcie. A, teraz możemy się na niego zasadzić. To jest jakiś taki killer, widzę tutaj. Że on musi wszystkich zabijać. Zginął. Dobra, zadzwonimy do ubezpieczalni. Przywołamy sobie Kurumę. Widzicie, jechał. Jechała moja Kurumka, nie mógł mnie zabić w środku. Ale fantastycznie. Okej, okay, on zapłacił za mój samochodzik. Jest teraz za garażem. Nie pocisnę go na tym padzie. Ale... Kurde, raz ze snajpy udało mi się go zamordować. To było naprawdę cudowne. Szkoda mi na niego amunicję tracić. Mam trzy pociski i wyrzutni rakiet. I w sumie chyba idzie mnie tu atakować. Z czego? Ze snajpy wybuchowej. No tak. Wybuchowa snajpa. To co mówiłem, to co, czego się bałem na początku, nie? Że będą mi cisnąć z tej wybuchowej snajpy. I zacząłem sobie grać. Tutaj nic nie mam. Ale mogę się z nim fajnie ten pobawić, skoro ma tą wybuchową snajpę. No, jednak trafił mnie bezpośrednio. Myślałem, że się schowam tutaj od razu, nie? Ale ta amunicja do wybuchowej snajpy jest bardzo droga, że też mu się chce tracić hajs na takiego randoma, jak ja. Czekajcie, może tutaj? Tu nie powinien mieć tak łatwo trafić. Oho. Może trafić w ziemię, mnie zamordować. Teraz trafił mnie z auto-aima po prostu. Szkoda mu już tej kasy na amunicję. Ach. Kurde. Znowu tu idzie. Co on ode mnie chce? Załatwiłem go ładnie ze snajpy i teraz się odgraża, nie? Na jakimś nubie. Czekajcie, czy ja mam tutaj... Dobra, będzie za mną szedł. Niech sobie tutaj zje coś. Ja uciekam przed nim. Uciekamy. Ciekawe, czy zauważy mój ładunek. Jak myślicie? Zauważy, czy nie? Cholera, nie zauważy. Znaczy zauważył, ale pewnie zrobił łuk, nie? O, pocisnął mnie. Dobry koleś jest. I zginął? Nie, od czego? Sam się zabił, czy jak? Nie mam pojęcia. Pojawił się blisko mnie? No, pojawił się blisko. Za dobry jest, dobrze strzela na tym padzie. Jak się tutaj turla? O, prawie go zabiłem. Co to się stało? Zabiło go czy nie? Ja nie wiem, czy go zabiłem, ale chyba go zabiłem też. Dobrze, co to za śmigłowiec tam się kręci? Chyba jakiś gracz, tak? Zobaczmy. Nie, co to tutaj leci? Nie, no gracz, on nie jest oznaczony. No to dziwne. Dobra. Zadzwonimy po mój samochód i jedziemy na tuning. O, muszę poczekać 20 sekund. Może tu do mnie przyjechać w ten czas. Ja nie chcę się z nim bić. Właśnie, ciekawe czy... Chyba minigana nie mogę kupić jeszcze, nie? Muszę go odblokować jednak, bo... Jak się zastanawiałem, czy... Teraz Rockstar wzniósł te ograniczenia... poziomowe dla... Nie tylko samochodów, ale też dla tych. Dla broni to by było fajne, to bym sobie kupił minigana i bym tam cisnął. Chociaż dla minigana nie mamy auto-aima, więc nie wiem, jak bym sobie radził na padzie. Okej, bierzemy Kurumę, muszę ją trochę stuningować. A czy w sumie ona wygląda bardzo ładnie, nie wiem, co ja tam mogę jeszcze do niej dodać. Tutaj parę rzeczy możemy sobie zmieniać. Możemy sobie zmieniać kolor opancerzenia. Możemy sobie zmienić... chyba tam jeszcze jakiś spoiler dodać inny, jeśli ktoś go odblokuje oczywiście. Goni mnie ten koleś. Będzie zabijał tego gościa, co tam sobie awczy. I pewnie mnie pociśnie ze snajpy wybuchowej, jak tylko wsiądę do Kurumy. Ponieważ to mu sprawia najwięcej radości. Zabijanie wszystkich dookoła. Uwaga! Tak jest, tak myślałem. To było do przewidzenia. Wiedziałem, że ze snajpą wybuchową będę miał problemy. Ale chyba zapłacił znowu za mój samochód, nie? Czy nie? Ej, co jest? Mój samochód dalej tam stoi.
Tak? Nie zniszczył go? Pójdziemy tu na jakiś parking i uciekniemy od niego jak najdalej. Bo już samochodu sobie wczytać, nie? Chyba, że... Co? Nie, zadzwonię do ubezpieczenia. No będzie zabijał tego gościa, co jest AFK dla zasady, bo to jest gracz, więc trzeba go zabić. Zresztą on zabijał z tego, co widziałem, nawet i boty. Nie, no patrzcie, moja kuruma jakoś to przeżyła. Jest opancerzona chyba całkiem nieźle, lepiej niż myślałem. Dwa pociski wytrzymuje od snajpy wybuchowej na lajcie. Myślałem, że po jednym padnie, a tutaj nawet dwa. Nie, chyba teraz troszeczkę znerfili tą snajpę wybuchową, bo wcześniej ona mogła rozwalać każdy samochód. Tak, zabił nawet tamtego. Tak dla zasady, bo tak, bo to gracz i trzeba go zabić, mimo że jest AFK, nie? Ojeju. No ale to zdarzają się i tacy, no co tu dużo gadać, nie? No i teraz będzie mnie gonił przez pół mapy. Tak, będzie mnie gonił, bo raz go zabiłem. Nie, chyba dwa razy go zabiłem, ginąc przy tym przy okazji. Fajnie, nie mogę żadnego samochodu ukraść. Boże. No, uciekniemy mu. Okej. Okay. Uciekniemy, ale chyba nie mogę wezwać teraz Kurumy. O, dogonił mnie i uwaga, będzie strzelał, ale nie trafił mnie, nie ma szans. A w tym samochodzie swoją drogą chyba mamy odkrywany dach. Zresztą jak czuję, jak skończą mu się cele, to wtedy będzie... To wtedy sobie wyjdzie z gry. No, zdarzają się i tacy. No ale właśnie, ja nie mam tej snajpy wybuchowej, nie mam jak się przed nim bronić. Nie? Nawet jakbym miał buzarda. Chociaż jakbym miał buzard, nawet może by mi się jakoś tam udało, bo... Zależy jak on dobrze strzela. Jeśli dałby radę pocisnąć mnie ze snajpy wybuchowej, to by może mnie rozwalił, ale... Kurczę, no tak się zastanawiam, czy dałby radę mnie zabić. No też potrzebujemy dwa cenne strzały na pojazd latający, chociaż... Raz mi się udało właśnie na komputerze rozwalić... Co mi się tam udało rozwalić? Chyba samochód... Nie, hydrę udało mi się jednym strzałem rozwalić ze snajpy wybuchowej, także nie wiem w końcu jak to jest. Snajpę wybuchową miałem tą ulepszoną z ciężką lufą. Trzeba by było to dokładnie zbadać, ale myślę, że ta hydra była wtedy jakoś uszkodzona czy coś, dlatego tak to wyszło. Okej, okay. Wygląda na to, że ten koleś mnie będzie gonił teraz. Co za typ. Będzie za mną jeździł przez całą sesję, aż nie zabije mnie znowu. Ponieważ byłem jedynym graczem w sesji, który zdołał go zabić raz. I to też nieudolnie. Nie wiem, jak ja to wtedy strzeliłem, ale on chyba celował do kogoś innego i go ze snajpy pocisnąłem. I teraz jak tylko wyjdę z biura... O, zobaczcie, już tutaj czeka, nie? Jak tylko wyjdę z biura, to on od razu będzie engaging. Chyba, że nie, wszedł do biura, dobrze. Teraz mam chwilę czasu. Mogę sobie wziąć moją kurumę i pojedziemy ją stunigować. Mam nadzieję, że pojawi się właśnie tutaj w biurze. Zaraz zobaczymy. Chodzi o to, że chciałem sobie stunigować tylko kurumę i nikomu nie chciałem przy tym przeszkadzać, nikomu nie chciałem zabijać. Mam nadzieję, że pojawi się jakieś wydarzenie, żebym mógł sobie zarobić, powiedzmy, te 35 tysięcy dolczu. O, już czeka na mnie. Siema! Nie bierz tego dziadostwa, bo on mnie zaraz zamorduje, no. Dobra. Wsiadamy do kurumy. I uciekamy od niego. Oddalimy się kawałek. Pyk. No, wyszedł. Tak myślałem. Nie miał już celów, więc czas wyjść z gry. Życie dla mnie nie ma sensu. Nie ma kogo zabijać. Gościa, którego chciałem zabić, uciekł przede mną na drugi koniec mapy. Życie jest nudne. Zdobyłem snajpę wybuchową. Nie ma już kogo zabijać. O nie. Nie wiem, no, ja się czuję tu taki bezbronny, taki kurczę słaby, trzymając tego pada w ręku. No ale tacy gracze też muszą być, tacy słabi, nie? Żeby ci mocni czuli się mocni. I dobrze, ja tam nic do tych mocnych nie mam, niech sobie grają, niech będą sobie mocni. Ja będę takim biednym ludzkiem, który będzie sobie próbował tam jakoś strzelać tą kurumką nubowską, jeździć, żeby nikt mnie nie zamordował. Od razu, no. Robić sobie headcountery, żeby było fantastycznie. A właśnie, ciekawe, w Kurumie chyba są od razu standardowo opony zainstalowane
opancerzone, z tego co kojarzę. Hamulce, nie. Nic z tych rzeczy. Cyk, taką nie. Dajmy sobie. Co, 7000? Pogrzało? Już wolę tak. 4000. Oszczędność. No, no, tutaj musimy ulepszyć, żeby to jakoś jeździło. Okej, te ostatnie. To najdroższe. Już myślałem, że 28 tysięcy. To co to? Aha, nie, tego nie chcę. Okej. Światełka. Okej. Neony. Co to takie? Nie jest czasem jakaś zniżka na to? Dobra, tutaj mamy. Możemy przemalować. Chrom jeszcze zablokowany jest. Możemy sobie jakiś kolorek fajny wybrać. Dajmy sobie taki kolor. Ile to kosztowało? 800, dobrze. Nie za drogo, jest fajnie. Teraz wybierzmy sobie matowy. Matowy czarny wygląda fajnie. Ale chyba wszyscy wybierają ten matowy czarny. Chociaż nie, kurumy tam się... O, shit. Nie mam za dużego wyboru w tych matowych. Metaliczne. W metalicznych chyba też. No ja mam niski poziom tutaj na... Wow, a może takie coś? Taką całkiem czerwoną. Dum, durum, dum. Podoba mi się. Dobrze, to mamy. Okej, okay. Progi. Jakie wielkie te progi. Okej. Okay. Spoiler. Ej, już mam wszystkie spoilery, nawet ten hardkorowy odblokowany. Ja pierdzielę. Wow! Aha, bo to jest w drugim kolorze. Myślałem, że to jest taki... Nie, zostawimy sobie ten standardowy. A właśnie, ciekawe czy jak... Och, ale głupie to jest. Muszę sobie kupić za 6000 spoiler, taki sam, tylko że w innym kolorze, żeby mieć lepsze prowadzenie. Zawieszonko, możemy sobie dać inne. Ale kolumę będę miał wyższą. Skrzynia biegów. Turbo jeszcze nie mogę kupić. No i właśnie tutaj bym chciał mieć offroadowe kółka. W Kurumie. A, nie ma za dużo tutaj wyboru. Offroadowe i chyba czarne bym sobie wybrał jakieś tam. Pyk. Okej. Okej. A, no właśnie, sprawdźmy sobie czy... Tak, są opancerzone. Fajnie. I możemy sobie dać przyciemnione. Taką sobie kurumkę czerwoną zrobiłem tym razem. Okej. Okay. Teraz możemy iść do boju. Właśnie, wykonałbym sobie jakąś misję. Trzeba chyba wejść. Nie pamiętam już jak to się misję robiło. Jobs. To chyba tu. Misje. Ile tych misji jest? Blow up. Aha. Ale tu trzeba mieć chyba... To jest fajne. Tu trzeba po prostu jechać w jedno miejsce i rozwalić samochody. Się dostaje jakieś tam 5000 za to. Tego nie robiłem jeszcze. I właśnie fajnie było, jak kiedyś te misje były zboostowane. Dostawało się dwa razy więcej hajsu za te misje. Można sobie było robić takie proste misje w pojedynkę i też zarobić dużo pieniędzy. Okej. Okay. Host. To będzie to. Pyk. Hostujemy i zrobimy sobie misję. Myślę, że dam radę. Trzeba tam tylko wysadzić. Najlepiej mieć właśnie samochód jakiś, który strzela. Wtedy nie wydajemy hajsu na ten. O, całą amunicję możemy zakupić. No, przyda się, bo tam wyrzutni rakiet miałem mało. Okej, okay. Lecimy. Więc, no, myślę, że najlepiej byłoby chyba kupić zbiornik z paliwem. Podpalić to. I żeby to samo wybuchało, bo tam trzeba pojechać w jedno miejsce i rozwalić samochody. Ale czekajcie, no nie, przecież kupiłem sobie teraz amunicję. Najtańsze są chyba granaty z tych wybuchowych, ale z Kurumy nie będę mógł rzucać granatów niestety. No ale też nikt mnie w sumie nie postrzeli, więc spoko. Najlepiej tu by mieć chyba tampę bojową, pojechać tam i zrobić misję tą w 3 sekundy. Właśnie można by było tak dla jaj porobić to na wersji PC-towej. Tam, albo z moździerza tę misję porobić, też by było spoko, tak skillowo, wiecie. Driftem, cyk, i z moździerza, pyk, i rozwalone wszystkie samochody. Idziemy na akcję, gangsta, uzbrojona po zęby Kuruma, uzbrojona po zęby Asuka.
No i tutaj te misje są bardzo proste. Nawet jakbyśmy sobie odpalili ją tutaj w pobliżu tego celu, byśmy nie musieli jechać tyle kilometrów, nie? Ile tu mamy kilometrów? Trochę mamy. No i wybuchniemy tu samochody. I właśnie ciekawe, ile z 5000 chyba dostaniemy za tą misję, niedużo. Okej. No i tutaj naszym zadaniem jest zniszczyć samochody. Teraz jak to zrobić najtaniej? Czy ja mam zbiornik z paliwem? Mam zbiornik z paliwem. Więc teoretycznie zbiornik z paliwem powinien być najtańszą opcją. Dobra. Spróbujmy je otworzyć. Okej, możemy je otworzyć. W zasadzie właśnie. Spróbujmy je tak w jedno miejsce, żeby na przykład jednym granatem zniszczyć wszystkie. To będzie chyba najtańszy sposób. Ja tu muszę liczyć się z kosztami, nie patrzcie tak na mnie, no. Jestem biedny lucek. Biedna suka. Tyk. A i tutaj zrobimy taki łańcuszek wybuchowy, nie? To ma wszystko tu rąbnąć za jednym razem. Zrobimy nawet zbiornik z paliwem. Zbiornik z paliwem chyba można dostać na stacji benzynowej z Afriko. Ale będzie wybuch. Mam nadzieję, że tego Hammera tutaj wpierniczymy. Wszystko w jedno miejsce mniej więcej. Okej. Okay. Powinno wszystko razem pierdyknąć. I mam, będę miał misję zrobioną bardzo małym kosztem. Widzieliście, jak fajnie biegałem masuką? W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Pijana jest. Nie, jestem na padzie, tak nie mam wyczucia za bardzo. O tym padzie od Xboxa lepsze mam wyczucie, chociaż ten pad od Xboxa zaczął mi się coś psuć. Okej, okay, i tutaj wpierniczymy sobie tego ziomala. O, trochę tak. Tutaj. O, idealnie. Dobra. Teraz podpalimy jednego. Powiedzmy tego tutaj. On jest tak mniej więcej w środku. Okej. Teraz powinno pójść. Uwaga. Jeden strzał. Powinno wystarczyć. Trzeba się patrzeć na to, żeby się to paliło. O, dobra, podpaliło się. Mam nadzieję, że zaraz pierdyknie. Że nie za mało tam wylałem tej benzyny. Okej, okay. Koła się jeszcze palą. O. Więcej. Tu musi się dużo palić, widzę. Zróbmy tu kałużę. Okej. Jak najniższym kosztem musimy wykonać tą misję, żeby zarobić jak najwięcej hajsu. W sumie to i tak kupiłem broń za 40 tysięcy, a tyle tutaj na pewno nie zarobimy. Jak teraz nie wybuchnie, to rzucam granat. Rzucam granat. Szkoda czasu. Czas też jest cenny. Hell yeah. Że też konsola nie wybuchła. No, czyli da się jednym granatem wszystko załatwić i to jest chyba najlepsza opcja. Granat nie kosztuje tam jakoś bardzo dużo. Ile on może kosztować? $30? Ile on kosztuje? $100? Zobaczymy, ile za tą misję dostanę. Patrzę, $700. Nie, dlatego właśnie najlepiej mieć jakiś taki pojazd samostrzelający, tak jak na przykład możemy sobie kupić Technikana. Który ma działko z tyłu, tak? I z niego pyk, pyk. Najlepiej to w ogóle BWP. Pyk. Jeden strzał i po sprawie. Albo zamówić sobie czołg. Właśnie, jeszcze sprawdzimy sobie w Emunation, czy mogę sobie kupić minigana albo jakieś nowe bronie. Ale wydaje mi się... O, 9 tysięcy! Nawet więcej niż myślałem, bo myślałem, że tu się dostaje gdzieś tak po 5 tysięcy za taką misję. 9 nawet? Całkiem spoko. Wykonując dwie misje... Myślę, że dostałem więcej hajsu, dlatego że ją tak długo wykonywałem, ale cholera wie. Okej, okay, chodźmy do Emnation. Sprawdźmy, co my tu mamy. Wisi sobie minigun. Czy mogę go kupić już teraz? Nie, zablokowany jest. Dopiero ze 120 poziomem. A czołgi już możemy sobie kupić teraz, bo czołg był kiedyś od setnego poziomu. Ale patrzcie, mogę sobie kupić podręczny granatnik.
A, zwykły granat też już mogę kupić. Wow, nieźle. Na razie mi niepotrzebny, no bo tego granatnika się tak naprawdę mało używa. Najwięcej to wyrzutni rakiet, nie? Wyrzutnia rakiet to jest podstawa, a ten granatnik to jest taki dodatek. Bardzo mi się spodobał ostatnio ten pistolet. Kosztuje, nie kosztuje jakoś dużo. To by mi się przydało. Dlatego, że tym możemy strzelać z motocykla. Jest dobre. Co my tu jeszcze mamy? O. Bombka. A właśnie, ile granat? 235 dolarów. Czyli co? 235 dolarów poniosłem koszt wybuchu tych wszystkich samochodów. A, zobaczcie, jak fajnie. Cyk. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że podobają wam się moje przygody, moje Yasuki na PS4. Próbuję unikać ataków przeciwników i przetrwać ten koszmar braku możliwości celowania w kogokolwiek. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej!